You wanna fuck? Suck my dick. Witam, jestem Siembit, jest to kolejny odcinek z serwera alestia.pl, a dokładniej trzeci, także na sam początek otworzymy sobie spróchniałą skrzynię. Wow, 47 miksturek many, w sumie miałem więcej, tak, miksturka. Także co jest naszym celem? Naszym celem w dzisiejszym odcinku jest wbicie no mniej więcej 20 któregoś levela, czy nam się to uda, to nie. No jakieś metki, coś w tym stylu, ogólnie jakoś zarobić sobie. No i podkoksić naszą postać, także wsiadam sobie na swojego zajebistego tygrysa i biję potworki. Zobaczymy, ile mi z tego jednego spota poleci expa. Mamy 39. Nie mam jakichś dużych hitów, dlatego troszeczkę to schodzi. No, bij się, bij. Czarny uniform to podniesiemy, przyda się. 43, 47, lekki lag. Ale to nic. Znowu zlagowało, 56. Dobra, jako tako to leci, jak widzicie. Około kulka ze spota na tym poziomie. Także tragedii nie ma, troszeczkę broń jest slipna, ale to z biegiem czasu wszystko się stanie lepsze. Także co, nie przynudzając, widzimy się na level upie, którymś tam. Także tutaj bijąc sobie spota, szczajem, że tutaj lecą jakieś niebieskie jasence kryształu z ulepszaczami, tak? Także otwieram. Futro Yeti, rzuć niedźwiedzia, żabie łódka, skóra tygrysa, ząb orka, o, coś ciekawego. I biała stęga plus, ojej, ale mi poleciało. Także widzicie, brakuje niecałe dwie kulki do levela 17, na 18 powinienem mieć aurę już na M. A jak nie, to tam się kupuje bodajże za 400k albo 200 zwój taki, co można sobie cofnąć. Także nie ma problemu z tym, jak skill nie wejdzie. Co z czytaniem kału? Z czytaniem kału jest następująco, 10k do G odem. Znaczy, no pomyślnie przeczytanych, bo co tam się zdarza. Rady są na serwerze, zwoje też. Rady troszeczkę ciężej dostać, ale są. Dobra, widzimy się na niedługo. Tutaj pozdrawiam gracza X Anysz. Wysłał mi serduszko, jakiś pedał pewnie, ale pozdrawiamy oczywiście serdecznie, zbliżamy się do levela 17. Ten spot powinien nam go dać, tak? Daj. Dasz czy nie dasz? Dasz, mi byś nie dał. 16 punktów, jeszcze jeden level i mamy aurę na MC. Patrzcie, jakie lansy, dropnęła mi księga polimorfii, przeczytamy. Kurde, niepowodzeniem, księga mi się łatwa. O, przyszedł mi SMS. Także widzimy się zaraz, w sumie to... Okej, ziomeczki, wydaje mi się, że po tym spocie powinienem dostać level upa 8%. W sumie w 100% nie jestem pewny, czy wbije mi to level, ale mam nadzieję, że tak. Ponieważ nie chciałbym potem dogrywać jeszcze jednego klipu, w którym mówiłbym, że wbije level 18. Wiem, że te początkowe odcinki będą wydawać się nudne, jest level 18. I czy wejdzie? Kurde, trzeba jechać do M1, także trochę lipson. No ale pojedziemy sobie zaraz, jeszcze chwilkę poexpimy, wbijemy troszeczkę levela. A co ja zacząłem mówić? Wiem, że te początkowe odcinki mogą wydawać się wam nudne i bardzo monotonne, ale sami wiecie, gdy zaczyna się gra na serwerze, najpierw trzeba zdobyć EQ, wbić jakieś kody, przynajmniej level 35, tak żeby już mieć jakieś uparcie, żeby jakieś metki, w ogóle wszystko. Ja tak mam troszeczkę grę ułatwioną, ponieważ w tym item shopie kupiłem sobie tego tygrysa, bo jakby nie tygrys, to troszeczkę by było trudniej, ale jak macie, no to możecie sobie kupić, bo sporo to daje, oczywiście jak macie kasę, nie? No i co, ja tu sobie jeszcze poekspię, no i myślę, że widzimy się albo na level upie, albo na jakimś innym, że tak powiem, wyczynie moim. Marmur polimorfii mi dropnął. I następna esencja kryształu, z której poleciał nam matowy lód, także potem sobie zresetujemy tego skilla, który nam nie wszedł, a na razie jeszcze chwilkę poekspimy. Aha, nie zapomniałem, zapomniałem dodać, że to marmur dzikiego sługi, także nie wiem ile on jest warty. Spróchniała skrzynia. Nie wiem ile on jest warty, ale... Wow, z tego to rzeczywiście lecą takie bajery, że aż... Nieważne. Wiem, że daje się w bodziaku Vita, żeby mieć defa, ale wolę mieć takie zdrowe pierdolnięcie, że tak powiem. Także dlatego daję sobie aurę miecza w siłę. Tak, dobra. No już zaczynam gadać głupoty. Dziki sługa, o, chciałem powiedzieć, dziki sługa. Nie wiem ile jest warte, ale na pewno się przyda na jakiegoś bossa kiedyś, coś tam to się zachowa, wiecie. Wiecie, no, dobra, bo się zaplątałem. Tutaj mi poleciał kolejny marmur, a dziki sługa. Mamy dwa marmury dzikich sług. Dobra,
Jest zajebiście, że tak to powiem. Okej, okay, sądzę, iż ten spot da nam level 19. I pójdziemy sobie zresetować tą aurę. A punkt, tak mi się wydaje, bo są tutaj łatwo dostępne księgę polimorfii. Są tutaj bardzo łatwo dostępne, wsiadaj na tego dzika, wilka, dzika, wierzchowca, tygrysa, tak, tygrysa. Są bardzo łatwo dostępne zielone miksturki, które dają 30 ataku prędkości, tak? No i tak sobie uważam, myślę, że będę maksował wira, a nie berka. Wilka, ponieważ wirek się bardziej przyda. Wirka tu, tak. Niż berek, bo te zielone miksturki na razie mi starczą, a potem może jako trzeci albo jako czwarty skill sobie zrobię berka, tak, że lecimy do Amienu. Właśnie tutaj jest pierśnię teleportacja, jakby ktoś nie wiedział, nie? Miasta, Genio, no, się widzi. Tutaj kurde mamy, zacięło się, mamy tutaj wpis do misji, ale tych misji mi się jako już nie chce robić. Co się tak ścina? LOL. Dobra. Mimo już tych misji nie chce mi się robić, zostawię to na jakiś inny odcinek, albo takie mniej ważne zrobię poza odcinkiem, że tak to powiem. O Jezu. Dobra, no wtyczkę do włosów, znaczy tę spinkę. Sprawdzę to, nie wiem o co chodzi. Konto view różności i 500k, dobra, pomyliłem się. 500k kosztuje. I zresetujemy sobie aurę miecza, tak. Aura miecza, tak. Aura miecza pomyślnie przywrócono. I teraz użyję sobie mojego double clicka. Działa to? Działa. Dobra, zajebista ta myszka. To było Trust, coś tam Game Boss, nie pamiętam modelu. Wejdzie na 17 i jest na MC, oczywiście. Państwo, skill wygląda tak, się prezentuje zajebiście, a my się widzimy zaraz. Okej, z faktu, iż wchodzimy w mieczu na 5 level, a mamy 19 poziom. Kupimy sobie dwuręczną broń na 15 level, jest to pęcza włócznia, kupię 3-4, coś takiego, 5, dobra, niech będzie. I ulepszymy, spróbujemy bynajmniej sobie ulepić na plus 6, na plus 3 już jest lepsza od tego obecnego. Dobra, na plus 4, spaliło. Będzie ciekawie. Na plus 4. Dobra, zrobiła. Na plus 5. Zrobiło. I na plus 6. Zrobiło. A na plus 7 coś trzeba? Biała wstęga plus miałem to chyba. Biała wstęga bez plusa. Dobra, ale mamy plus 6. To nam już daje większego powera. A to sobie wywalimy. 6kk. Poszukamy coś po sklepach ciekawego. Tej perełki, o Boże, ile to kosztuje? Trzeba sobie na dropku przyzbierać, ile kosztuje piąty bon? Piąty bon. Gdzieś tu był. 500k? Czy to nie dużo? O, tutaj coś jest, coś nowego. Piąty bon. Jeszcze jakby jakieś aury miecza były. Mam dwie aury miecza. Wydropiłem. I zmianek też na tamtej postaci. Dokupiłem troszeczkę, jak widać. Tutaj jeszcze ten koleś się nie zgłosił, co te SM-y miał dostać. Ale Ino się zgłosi, Ino tej SM-y dostanie. Dobra, także co? Wypadałoby bić levela. Albo na jakieś metki. Dobra, pójdziemy na metki. Patrzcie, gdzie się metnik zrespił. Samo to. Nie da się tu wjechać, nie? Spróbuję tędy. Nie da się. Fa, dobra. Ile my w ogóle mamy ataku? 300, dobra, jakoś tam sobie damy radę. No to soreczki. Szukamy metinka. Okej, jest metin zazdrości. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Są nawet dwa metiny zazdrości. Czy dam mu radę? Łyknę sobie tę potkę. Na dzika. I po ile bijemy? Dobra, nie jest tak źle. Widzimy się pod koniec, chyba że padnę od respów, to was o tym poinformuję. Wiem, że tutaj miecz plemi księżyca plus zero jest mało co warty, ale dropnął mi chyba z obstawy. No nic. Zejdę sobie z metina, żeby aktywować aurę. 3-3-3, jak to bije. Dobra, dobra. No i bijemy dalej. Troszeczkę nam to zeszło, ale... I dziwnie się zbugowałem, ale metin właśnie dobiega końca. I co nam ciekawego dropnęło? Skrzynia z instrukcjami. Miecz, flaga. Okej.
No i reszta syf, także idziemy do tego drugiego. Ty won, 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 26. To 19, to są odcinki dla 19 leveli. Dobra, pod koniec się widzimy. W sumie jeszcze zobaczę, co dropię z tej instrukcji. Berek, berek. Czekaj, w sumie nie wiem, co dropnęło. Moment, ognisty duch. Dobra, tyle. Berek, berek. Podwyższenie ataku. Ognista strzała, ognisty duch. To na ziemię. To na ziemię. To na ziemię. No, dwa berki kiedyś się przydadzą. Tak sobie biłem i biłem tego Metina. Tak sobie przymulałem, a nagle łubudubudu, tak tukło i tukło i spadł Metin Czerni, którego zaraz sobie oczywiście ubijemy, jeżeli nikt nas nie uprzedzi, nie wyprzedzi, że tak powiem. Nie uprzedzi, to nie po polskiemu przecie było. Dobra, dobra, ten też zaraz pada. Już padł, już nie chce mi się aury odpalać. Dobra, tutaj co? Skrzynia z instrukcjami. I tyle. Zobaczymy. Otwierając skrzynię zniszczyłeś zamek. Szkatułka nadaje się do wyrzucenia. Także bierzemy się za Czerni i widzimy się pod koniec. Ten pójdzie lajtowo. Ma po 320 hit. Obym przegapił, dobra, pada. Pewnie będzie skrzynia z instrukcjami. Jest, jest, jest. A z tej skrzyni coś jest. Odbicie wywalamy. Szarża też wywalamy, dobra. Zobaczymy, co dalej. Szukamy Metina. Dobra, nie ma co was zanudzać. To był trzeci odcinek z alestia.pl. Chyba dobrze powiedziałem nazwę tego serwera. Ubijemy sobie bez specjalistę. Może nam poleci coś ciekawego. Także łapki w górę, subskrypcja być na bieżąco. No i co? No i do następnego odcinka, który możliwe, że pojawi się troszeczkę później. Ponieważ z pewnych spraw, ale co tam, co tam. Kiedyś będzie na pewno, także oczekujcie i łapki w górę, jeżeli chcecie konkursy. Halabarda plus 2, o jak się cieszę. Także łapa w górę i komentarz. Yo.